No, przesuńcie się jeszcze jedno. I teraz będzie tak? To i też tu wejdą. Dokładnie. Robert, co jeszcze? Maćku, nie, one. Dzisiaj wszyscy w Dortmundzie chodzą bosy. Nie, aż tak. Dobrze. Już wszystko. To co, zaczynamy. Witam bardzo serdecznie. 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Częścią festiwalu, stałą częścią są konferencje prasowe. Zaczynamy od bardzo mocnego akcentu, czyli spotkania z twórcami filmu Johnny. Kilka informacji, ogłoszeń, które będę też na bieżąco Państwu informował, że konferencje prasowe po raz kolejny będę miał przyjemność prowadzić z Katarzyną Borowiecką, która chyba jest dzisiaj, Kasia. Bardzo się cieszę. I drodzy Państwo, formuła wygląda tak jak zawsze, czyli pierwszą rundkę, no tutaj mamy wyjątkowo bogatą ekipę gości. Pozwolę sobie z pytaniami ja zadać jakieś pierwsze pytania, potem to jest czas dla Państwa. Prośba o to, żebyście Państwo zadawali pytania do mikrofonu, dlatego że również tradycją festiwalu jest transmisja online i potem to też jest materiał dla Państwa, z którego możecie korzystać, odtwarzając te konferencje na YouTubie. Witam dyrektora Tomka Kolankiewicza, trzymamy kciuki za tegoroczną edycję. No i teraz już, proszę Państwa, przyjemność największa, czyli przedstawienia gości dzisiejszego spotkania, pierwszego historycznego pokazu filmu Johnny. Zaczynamy od reżysera Daniel Jaroszek. Debiut. Producent Robert Kijak. Scenarzysta Maciej Kraszewski. Obsada Anna Dymna. Ja zawsze będę z przyjemnością mówił, to też staram się o tym pamiętać, o nagrodach, które artyści uzyskali na festiwalu w Gdyni. Anna Dymna, nagroda za film Tylko strach. Dawid Ogrodnik. Czterokrotny laureat festiwalu w Gdyni. Jesteś Bogiem, Obietnica, Cicha noc i Ikar. Piotr Trojan. Nagroda, jak pamiętamy, za 25 lat niewinności. Pani Maria Pakulnis. Nagroda w Gdyni, jeszcze wtedy w Gdańsku był festiwal, Weryfikacja i Jezioro Bodeńskie, piękny film Janusza Zaorskiego. Michał Dąbal, zdjęcia. Marta Stalmierska, Żaneta filmowa. Patryk Galewski, pierwowzór postaci odgrywanej przez Piotra Trojana. Dzień dobry. Nagrody w Gdyni, dokładnie. Konrad Buga i reżyser obsady. I scenografka Karolina Rączka. Sporo gości, sporo pytań. Chciałbym, żeby były również od Państwa, dlatego zacznę od razu i może nietypowo, bo od producenta, może dlatego, że Robert jest najbliżej mnie, ale ty jesteś spiritus movens rzeczywiście tego projektu, bo wiem z Twojej wypowiedzi, że najpierw trafił do Ciebie scenariusz pana Macieja i już jakby zaklepałeś w tej pierwszej wersji pomysłu i Twoim pomysłem również
było powierzenie tak odpowiedzialnego zadania Danielowi Jaroszkowi, bo to rzeczywiście pierwszy film Daniela. Tak, pewnie Państwo już to słyszeliście, ale powtórzę, to był 4 grudnia, kiedy Maciek Kraszewski do mnie zadzwonił wieczorową porą i dość w krótkich słowach, nietypowych dla Maćka, zachęcił mnie do przeczytania scenariusza, który przed chwilą wysłał mi mailem. Jak Państwo pamiętacie, to był bardzo głęboka, była głęboka pandemia. Siedzieliśmy zamknięci, to był drugi lockdown i no nie mogłem się oderwać i wysłałem od scenariusza o pierwszej w nocy chyba, wysłałem SMS-a do Maćka, że koniecznie jestem mu wdzięczny, że mi to wysłał i że koniecznie musimy to zrobić razem. I Maćkowi chyba też spadł kamień serca. A potem zaczęły się telefony do rodziny, a już w styczniu pojawił się u mnie w głowie pomysł Daniela i jestem mu bardzo wdzięczny, że przyjął tę propozycję. To jest też ciekawe i to będzie pytanie już i do ciebie, i do Daniela, że ciebie zainspirowały. Pan Daniel jest twórcą znanym do tej pory i z dużymi sukcesami w branży reklamowej, ale ciebie zafrapowały akcje społeczne, które filmował. I od tej strony jakby przede wszystkim odkryłeś Daniela. I to już pytanie i do Roberta, i do reżysera o reakcję na ten projekt i przygotowania, spotkanie z postacią i też referencje filmowe, żeby opowiedzieć tę historię tak, a nie inaczej, tak jak to obejrzeliśmy. No, zależało mi, żeby ten film wyreżyserował ktoś młody, aby ta historia trafiła także do ludzi młodych. I no, nie ukrywam, w tym samym czasie pojawił się nowy teledysk Darii Zawiałow, którego reżyserem był Daniel. W tym teledysku występuje, tutaj będzie część wspólna, Dawid. A potem przeszukałem głębiej trochę portfolio Daniela i tam się pojawiły też spoty z akcji społecznej i naprawdę widać było głęboką wrażliwość Daniela i jego talent, nie tylko operatorski, bo Daniel jest świetnym fotografem, ale umiejętność reżyserii. Wiele osób mnie pytało, czy nie boję się oddać taki projekt debiutantowi. Zawierzyłem i nigdy nie żałuję. A ja się do dzisiaj zastanawiam, czemu podjąłeś taką decyzję. Dzień dobry Państwu. Jak już wcześniej się miałem okazję przedstawić, nazywam się Daniel Jaroszek. Rzeczywiście jeszcze 2 lata temu absolutnie nie przypuszczałem, że będę realizował film fabularny, a tym bardziej, że będę dzisiaj siedział tu przed Państwem, bo tak naprawdę 2 lata temu o reżyserowaniu nie miałem za wielkiego pojęcia. Zresztą nie wiem, czy mam do dzisiaj, ale Robert twierdzi, że jest nieźle. Mam nadzieję, że Państwu się też podobał. Dla mnie to była ogromna przygoda, bo tak naprawdę nie jest jakąś wielką tajemnicą, że nie mam żadnej szkoły filmowej i ten film to były dla mnie studia i z tak wspaniałą obsadą i tak wspaniałymi twórcami, z którymi mogłem to realizować, byłem w stanie się tego uczyć, mam nadzieję, że nie na za dużych błędach. No i to tak naprawdę chyba tyle. Chyba, że jest jakieś bardziej sprecyzowane pytanie, to z chęcią odpowiem. Będą i chętnie też zadam, a na pewno Państwo będą chcieli je zadać. Zresztą będziemy wracali poprzez kontakt panie Danielu z pozostałymi artystami zaangażowanymi do projektu. Zacznę od, myśląc o aktorach, zacznę od Dawida. To jest twoje kolejne bardzo głębokie spotkanie z postacią rzeczywistą, niewykreowaną, niefikcyjną, chociaż wiele takich również masz na koncie. Mówiłeś w wypowiedziach różnych, że właśnie czas pandemii był takim momentem, w którym miałeś możliwość głębokiego spotkania nie z fizycznością tylko, bo to byłoby za łatwe i znamy twoje możliwości, ale właściwie z psychiką księdza Jana. I zastanowiło mnie jedno zdanie z twoich wypowiedzi, że kluczowa dla ciebie była jego prostolinijność w traktowaniu i spraw religii i wiary. Dzień dobry.
No tak, mogę się tylko podpisać pod tym stwierdzeniem, które wypowiedziałem wcześniej, tak, bo to jest zasadnicza różnica między, że to jest prostolinijne, to nie jest prostackie, żeby nie mylić tutaj pojęć, to Jan zresztą też zawsze zwracał na to uwagę, tylko że ta prostolinijność ma swoje określone zasady i przez to ta wartość nadrzędna płynąca z tej prostolinijności po prostu mnie przekonuje i trafia do mnie. Że pewne zjawiska, które występują zarówno w kościele, które wcześniej były gdzieś dla mnie problematyczne i ja nie do końca wiedziałem, jak ta moja wiara ma funkcjonować, albo jakie są przepisy, jakie są zasady, tak? Chociażby główna zasada z twojego obowiązku społecznego, tak? Kościół mówi wyraźnie, że jeżeli w twoim obowiązku jest spełnianie funkcji bycia ojcem, rodzicem i ty masz zostać w domu, to nie popełniasz grzechu nie idąc w tym samym czasie do kościoła, czy służąc Bogu w jakiś inny sposób, bo twoja odpowiedzialność w tym momencie jako rodzica jest taką determinantą, która zwalnia cię z tego obowiązku bycia w tym samym momencie, na przykład w kościele, tak, na mszy. I takie chociażby takie niuanse z tego bycia w strukturach katolickich były dla mnie pewnego rodzaju niespodzianką. Sam nawet wtedy, kiedy czytałem książki Jana, wielokrotnie dzwoniłem do mojego, chyba mogę tak śmiało nazwać, przyjaciela w Kurii Gnieźnieńskiej, do księdza Marcina, który jest tam prawą ręką arcybiskupa Polaka, i go mówię: Marcin, kurczę, czemu to jest takie... Dlaczego się o tym jakby wprost nie mówi? Dlaczego wiele z tych zagadnień, które ja teraz czytam w książkach Jana, jakby one nie są wprost przekazane do takiej szerszej wiadomości, takiej społecznej wiadomości? Myślę, że wielu ludziom by to pomogło. I uważałem to w pewnym sensie jako taką też misję Kościoła, więc uważam, że w tej prostolinijności, co nazwałeś, no kryje się naprawdę jakaś taka szeroka, ogólna, powiedzmy, wiedza, która pozwala interpretować swoją wiarę w sposób łatwiejszy, bardziej przystępny. Bardzo dziękuję. Myślę, że to, o czym mówił Dawid, to wybrzmiewa również w filmie, dlatego że jest kontrapunkt w postaci odbicia od postaci księdza Jana, i tu patrzę na Piotra i pana Patryka, ale pytanie zadam najpierw panu Maciejowi Kraszewskiemu, autorowi scenariusza. Czy pan znał, przyjaźnił się z Janem Kaczkowskim? Czy ta relacja, wiem, to pan Patryk może nam o tym opowie, trwała o wiele dłużej niż to widzimy w filmie. Czy od razu to był pomysł na film? Czy ta pierwsza wersja, która, jak słyszę, liczyła 300 stron scenariusza, to był jeszcze tylko taki klasyczna biografia księdza Jana? Dzień dobry. Przede wszystkim tak, 300 stron, i ja specjalnie wolałem obierać. Wiedziałem, że ostatnia faza pracy nad scenariuszem to zawsze są zabiegi fryzjerskie. Ale to wszystko, co zostało obcięte, jest w książce. Także nie zostało gdzieś tam zmiecione. Polecamy. Znajomość z Janem zaczęła się też, magiczna sprawa, w związku z filmem. Ja poszedłem dzięki wspólnym przyjaciołom, bo ja również jestem sopocianinem, podobnie jak Jan. Chciałem zobaczyć, jak funkcjonuje hospicjum, na ile te wyobrażenia rozprzestrzeniane przez masową kulturę pokryją się z tym, co zobaczę, i polecono mnie przez przyjaciół właśnie Janowi, dyrektorowi. Coś o nim wiedziałem, tyle ile zdążyłem przeczytać w mediach. I oczywiście to był inny scenariusz, gdzie hospicjum było tylko jednym z planów potencjalnych. I oczywiście spędziliśmy trochę czasu. Zaprzyjaźniliśmy się, ponieważ lubiliśmy w ten sam sposób żartować. I nasz język po prostu... To był jak piękny ping-pong, cały czas z uśmiechami. Ale w ciągu 10 minut, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem człowieka, który jest szefem hospicjum, jest po prostu prezesem, jest technokratą, jest człowiekiem władczym, stanowczym, w sposób oczywiście aksamitny, ale stanowczym. Zobaczyłem człowieka, zrobił parę kroków do pary, która tam była, jak się domyśliłem, rodziny któregoś z pacjentów. I on ich po prostu pocieszył, przytulił, był absolutnie tylko dla nich przez 2 lub 3 minuty. I na końcu jakąś uwagę dotyczącą chyba
stanu podłogi zgłosił, głównie mimiką, a następnie uśmiechnął się i podszedł do mnie. Widziałem człowieka w trzech odsłonach już na dzień dobry. I to, co nazywamy charyzmą, tu bez żadnej przesady mogę powiedzieć, to po prostu emanowało, było oczywiste i było przede wszystkim naturalne. Tak zaprzyjaźniliśmy się, spotkaliśmy się jeszcze kilka razy. Tu mogę nawet powiedzieć, że drugi raz byłem u spowiedzi u księdza Jana i popukał mnie w czoło, podobnie zresztą jak Patryka. A z kolei pomysł na to, żeby w taki sposób to opisać, narodził się na pierwszej edycji plebiscytu Okulary księdza Kaczkowskiego lata temu trzy prawie. Kiedy ten tu obywatel po mojej prawej stronie wtargnął na scenę niczym trzy szwadrony Chińczyków i emanował energię we wszystkich kierunkach, była to dobra energia, a na koniec zawołał synka, który miał na imię, ma na imię Jan. I sobie pomyślałem, no chyba mam historię. Bardzo dziękuję. No właśnie, no to już siłą rzeczy zaczniemy od pana Patryka. Pozdrowienia dla syna Jana. Dziękuję bardzo. Jak pan zareagował na to, że Piotr Trojan będzie grał, że zobaczy pan swoją historię na ekranie? Jak wyglądały to już do was obu pytanie, wasze relacje przed rozpoczęciem zdjęć? Jak wyglądały nasze relacje? No, ja może zacznę trochę w inny sposób i wyminę tutaj pytanie, bo też często jestem pytany, jak się czuję z tym, że powstał film na bazie mojej historii, historii mojego życia. To ja tak delikatnie chcę tylko odpowiedzieć, że tak naprawdę moja historia w tym całym filmie, udział mojej osoby, jest tak naprawdę taką cząstką w tej pięknej historii, która mówi o niesamowitym człowieku, o człowieku, jakim był Jan. Też często zostaję pytany, czy oglądałem film. Ja odpowiadam, że tak, że dwukrotnie. Jak mój odbiór filmu? No ciężko mi tutaj obiektywnie powiedzieć, jak film, no bo dotyka mnie to szczególnie głęboko. I za każdym razem otwierają się we mnie takie przestrzenie, które są mi bardzo bliskie Janowi. Tak? Bo to przede wszystkim dzięki niemu, dzięki jego miłości względem ludzi. Jan kochał ludzi. Jestem właśnie w tym momencie swojego życia, w którym jestem. I nawet nie chodzi mi o to, że mam przyjemność tutaj mówienia teraz do państwa. Państwo mają może i tę przyjemność słuchania tego, co gadam, ale też... tego, że potrafię czuć w sposób taki prawdziwy i autentyczny miłość. No bo Jan był miłością, taką prawdziwą. On nie klasyfikował ludzi w żadnym wypadku. No, nawet wtedy, kiedy miał tę przyjemność poznania rudego przestępcę, tak? bo kiedyś byłem dość niesfornym rudym urwisem, takim no niesfornym, no, że delikatnie. No, nie potrafię tutaj znaleźć takich innych słów, żeby nie poprzeklinać. Także tak delikatnie. Łobuzem, rudym, delikatnym łobuzem, chuliganem. No. Gagatkiem. Także dla mnie jest to... ja bardzo się cieszę, że powstał ten projekt właśnie z tego powodu, że pamięć o Janie będzie płynęła, bo Jan naprawdę na to zasługuje. Przez to, jakim był człowiekiem, jakim jest człowiekiem, no, to piękne. No a tu wracając do pytania, jak nasze relacje z Piotrem. No, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, Piotr przyjechał do mnie do kuchni. Tak, więc też byliśmy tam, jeżeli chodzi o dynamikę pracy, akurat przyjechał odwiedzić mnie w takim dynamicznym okresie, bo w sezonu letniego, jak państwo się domyślają, jest to okres takiego wzmożonego ruchu, no i Piotr miał duże oczy. W ogóle jak wziął węgorza do ręki. Jak oprowadziłem go po halach produkcyjnych, to był w niezłym szoku. No, także ja też mam przyjemność bycia teraz szefem kuchni dwóch restauracji, zarządzania zespołem, który w jednej kuchni liczy około 30 osób, w drugiej kuchni około 15. I tak naprawdę, no to już zaczynam państwu, ja ogólnie jestem gadułą, także ja, tak, bo nie, bo jak ja zacznę gadać, to po prostu nie starczy czasu dla innych tutaj też uczestników. Tak. Dobrze, tak, moderator także... jest wkroczy, no ale to może kuchnia z taką kropką, bo ciekawi mnie i od tego możesz, Piotrze, zacząć, który chyba nie jest właśnie gadułą. Czy nauczyłeś się gotować od Patryka, a potem już o roli? No dobrze. Nie, kuchnia to jest hardcore. Nie dałem rady. To jest... bo to tak trzeba zarządzać trochę, jak na statku. Tam jest masę osób, to wszystko jest w bardzo szybkim tempie.
produkcyjnie poproszono mnie, żebym poszedł na taki kurs przyspieszony, no ale byłem w tym fatalny, bo ja nawet ogórków okazało się nie potrafię kroić, bo to już podrzucanie pizzy czy całą resztę, ale mam do tego szacunek, no bo to jest sztuka, kuchnia to jest sztuka przez żołądek do serca i no może kiedyś mi się to uda, no. A postać, jak zareagowałeś na ten pomysł, jak pracowałeś nad rolą? Czy bardzo wiele chciałeś zaczerpnąć od Patryka, czy najwięcej od siebie, intuicji, rozmów z reżyserem? No, my spotkaliśmy się, Patryk, pamiętasz, w Pucku, na rynku. Pamiętam dokładnie to spotkanie. Ja nie ukrywam, że byłem... Zszokowany. Jeszcze inaczej, bo ja też często też zostaję atakowany, podkreślę, takim pytaniem, czy ja stresuję się dzisiejszego dnia, na przykład, że będę do państwa mówił i tak gdzieś analizuję, to nie, w żadnym wypadku. Bardziej się boję tego, że zrobię jakiś, nie wiem, błąd interpunkcyjny i coś nie tak chlapnę. Ale w tym kontekście, no, stres był wtedy, jak wieziono mnie do zakładu karnego. To był stres, wtedy się bałem. Dzisiaj tak naprawdę chwila jest piękna, bo dotyczy pięknego człowieka, więc tutaj rozwala mnie od środka radość, że mogę być częścią projektu, taką mniejszą. Przestaję gadać. I przerywając Patrykowi, bo to było do mnie pytanie, to Patryk mnie oprowadził po Pucku. Byliśmy w mieszkaniu, w knajpie, w której pracował. Potem pojechaliśmy na Hel. No nie ukrywam, że no ja już poznałem takiego fajnego kolesia, który siedzi, może nie obok mnie, ale następny, prawda? Ten obok też fajny, ale kogoś innego niż postać, którą grałem, prawda? Więc to też było dla mnie... Potem również spotykałem się z ludźmi, którzy znali Patryka w hospicjum i z jego kumplami, czy rozmawiałem z Żanetą, żeby usłyszeć o Patryku z każdej strony. No i pamiętam, że jak kierowca, który mnie wiózł na to spotkanie, Patryk mnie żegnał, myśmy chyba skończyli u was na materacu, leżały dzieciaki, Żaneta, myśmy siedzieli, jakieś dinozaury, tam się dzieci bawiły. I ten kierowca powiedział, że odwiedziłem brata. Dlaczego brata? No bo jesteście identyczni, wyglądacie podobnie. No, a my dopiero, to było nasze pierwsze spotkanie wtedy. No, ja ci jestem bardzo wdzięczny za to, że mi to wszystko powiedziałeś i przekazałeś. Faków, ty jesteś zdecydowanie bardziej przystojny, a ja lepiej gotuję. No dobrze, to trzymajmy się faktów. Bardzo, bardzo dziękuję. Czas oddać głos wspaniałym paniom, piękniejszej części tej konferencji. Zresztą jest z nami również na sali, Robert mi powiedział, Żaneta. Pani Żaneta, witamy serdecznie. Brawo. Żona Patryka. No to zacznijmy od filmowej Żanety, Marty Stalmierskiej. I właściwie podobna relacja, czy spotkałyście się, jak odkrywałaś Żanetę w sobie. No i nasze dwie damy, które to wielkie szczęście zobaczyć panie razem, obok siebie jeszcze większe szczęście, Anna Dymna i Maria Pakulnis. Obie jesteście wspaniałe w tym filmie, więc no bardzo to jest piękne. Żaneto, najpierw młode pokolenie. Znaczy, ja pisałam z Żanetką na Messengerze. Nie udało mi się spotkać. No ale co, no... Ale polubiłaś tę bohaterkę jak? Znaczy, ja sobie dałam takie zadanie, żeby po prostu w ten w sumie dosyć ostry, taki barbarzyński świat wlać trochę miłości i ciepła. Po prostu Żanetowego. I nie wiem, czy mi się to udało, bo nie widziałam filmu, no ale... Dzisiaj zobaczysz. Udało się, udało. Udało jutro się. Może, tak. Żaneta zaakceptowała? Możemy podać mikrofon pani Żanecie? Kochanie, ła. Już podamy, tak, bo to musimy do mikrofonu powiedzieć, żeby pani była słyszalna. Ja widzę chyba, że... Słyszymy. Słyszycie mnie. Widzę, że Marta się tak samo stresuje jak ja, więc chyba tyle. Ale było okej, rozumiem, tak, bardzo, z reakcji pani. Bardzo, bardzo okej. To najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję, Marta. Dziękujemy bardzo. Anna Dymna, Maria Pakulnis. Chórem? Wy wszystko możecie, nawet zatańczyć. No to Ania. Cieszymy się, że tu jesteśmy. Dawaj, Ania. Ja starsza, dobra.
Nie, do, nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało. Proszę Państwa, ja w tym filmie nie gram, tylko jestem. Boże, a mi się przypomniało Dolina. I dlatego przyjęłam tę rolę. Dolina Isty, jutro będziemy tam razem grać. Właśnie gramy. Razem tam grałyśmy. Dolina Isty. 50, nie, 40, ja nie wiem, wszystko daleko. 5 lat. Proszę Państwa, ja prawdę mówiąc, nie można powiedzieć, że gram, ale jestem. I jestem szczęśliwa, że tak się stało, że pewnego dnia zadzwonił do mnie mężczyzna i zaproponował mi tę rolę, dlatego to jest taka dla mnie strasznie ważne uczestnictwo w tym filmie. Wytłumaczę to, mimo że matka mało mówi na ekranie, ale muszę to powiedzieć. Ksiądz Jan Kaczkowski był dla mnie od wielu, wielu lat inspiracją i bardzo ważnym człowiekiem, mimo że on o tym nie wiedział. Nie wiedziałam, dopiero parę dni temu się dowiedziałam, że on też, że tak powiem, mnie znał. Bo coś kiedyś, bo mi to powiedziała dziennikarka jedna. I że też w pewnym sensie byłam dla niego też na początku jakąś inspiracją. Ale to polega na tym, że ja od kilkudziesięciu lat weszłam w świat ludzi chorych, umierających, cierpiących, innych. I wyszłam, znaczy nie wyszłam z zawodu, tylko jakby się rozszerzyła moja przestrzeń i... Między innymi prowadzę taki program Spotkajmy się już 20 lat, gdzie rozmawiam z ludźmi umierającymi, chorymi, cierpiącymi, innymi. I to jest, to są tak niezwykłe rozmowy. Dowiedziałam się właśnie, że ludziom, którzy umierają, którzy cierpią, potrzebna jest normalność. W ogóle ludziom z niepełnosprawnościami. Normalność. Ksiądz Jan ją miał. To, co ty mówisz, prostolinijność. Zwyczajność, normalność nam jest potrzebna. Spokój. Człowiek umiera, trzeba go trzymać za rękę. On sam ci powie, co masz mówić. Ja się tego uczyłam od tych ludzi, którzy umierali. Ja nie pracuję w żadnym hospicjum, broń Boże, ale mam wielu takich znajomych, przyjaciół, podopiecznych, że uczestniczyłam w takich momentach. I wtedy zawsze myślałam o księdzu, jak to strasznie jest potrzebna ta normalność. O to zresztą cały czas walczę, że człowiek z niepełnosprawnością jest normalnym człowiekiem. Jak ktoś umiera, to się boi, to jest normalne. Trzeba mu pomóc przez to przejść. Trzeba spokój. Nie jest taka piękna scena. Zresztą Marysia to pięknie gra. Matkę poznałam dopiero podczas kręcenia filmu Mamy. Tatę poznałam już, pana księdza Kaczkowskiego, a z nim rozmawiałam kiedyś naprawdę tylko chwilę, bo ja chciałam, żeby on był rozmówcą w moim programie, bo ktoś mi powiedział, że on by chętnie to zrobił i zadzwoniłam do niego i on tylko powiedział, nie mogę teraz rozmawiać później, a już później nie zdążyłam. I no, ale to jest, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo ważny film, bo on... I po prostu najbardziej, najcudowniejsze jest to, że to robi młody człowiek. Naprawdę. Dlatego, bo on jest zupełnie inaczej opowiadany, niż by to opowiadał starszy ktoś, wielki reżyser, który... Byłoby to inaczej. Ja to widziałam na małym ekraniku. I on dotyka rzeczy najistotniejszych. Oswajanie odchodzenia, śmierci, która dlaczego ma być taka przerażająca. Ona po prostu przychodzi, jak mi to mówią... Moi rozmówcy, to jest część życia, bardzo ważna. Cierpienie. Ja rozmawiam z ludźmi o cierpieniu, którzy tak cierpią, że naprawdę, no jak ktoś mówi, że cierpienie uszlachetnia, to sobie myślę, Boże, nie chcę, żeby był tak w taki sposób uszlachetniany świat, ale oni mi tłumaczą, jak istotne jest cierpienie, jak jest ważne, jak oni się czują, wielokrotnie już to usłyszałam, wybrani. Ale jeszcze jest jedna najważniejsza rzecz w tym filmie, bo to są różne takie ważne tematy. To moja mama mi mówi, jak byłam mała. Małgosiu, bo tak do mnie mówiła, wiesz, że każdy człowiek dobry jest, tylko czasem o tym nie wie. On nawet nie wie, że chce być dobry. On nie wie, bo on nie ma czasem wzorców. To są biedni, nieszczęśliwi ludzie. A spróbuj takiego człowieka, mama się zawsze tak zachowywała, potraktować jak dobrego człowieka i nagle w nim się zapala jakieś światło, bo każdy to światło nosi. Nie chce, to ktoś tłumaczy, jak chce. Co to jest za światło, ale nosi. I moja mama tak zawsze robiła i ja to później sobie sprawdzałam i rzeczywiście to jest prawda. I to, co jest w tym filmie, to jest tak cudowne, dlatego ja tego Jana tak kocham bardzo i się cieszę, że mogłam chociaż stać w cieniu tam i być przez chwilę jego mamą, bo podobno właśnie mama zawsze stała za nim murem, prawda, i była, gdzieś go nauczyła miłości. I to jest tak cudownie proste wszystko, takie normalne, takie dlaczego...
trzeba się egzaltować, że tu cierpienie, że śmierć, kurczę, cierpi, ale żyje, ale cieszy. I mnie to ludzie, którzy cierpią i umierają, mówią, Anka, dopóki ja oddycham, mówi mi to na przykład Janusz Świta, ja jestem królem życia. Rozumiesz, dopóki ruszam jedną ręką, to ja mogę wszystko. To jest coś takiego, a ksiądz nie musiał tego mówić, ksiądz Jan, bo on to po prostu wszystko robił, cierpiał i robił. I żył tak, jakby każda chwila była największym skarbem. I od niego się tego można uczyć, jak się ten film dobrze oglądnie w skupieniu. To wszystko tam nam coś podpowiada. Ja uważam, że jest bardzo ważny i się bardzo cieszę, że tu jestem w ogóle. I oddaję, przepraszam, miałam mało mówić, no ale ja mało mówię na ekranie. Ale tak pięknie mówisz, Aniu, że mów jak najdłużej. Ja mogę mówić o księdzu godzinami i o tych problemach, bo one są bardzo istotne, wstydliwie przez nas pomijane. Ludzie się od cierpienia odruchowo odwracają, nie chcą z tym mieć nic wspólnego, od śmierci też. A przecież każdy z nas taką podróż odbędzie, nie? I dobrze jest wiedzieć, że trzeba w to wejść spokojnie i super jest, jak ktoś obok trzyma cię za rękę i nie jesteś sam. Oczywiście, że tak, że ja to wiem, że tych rzeczy nie należy wymazywać właśnie tego momentu umierania, wymazywać z naszej jak gdyby w ogóle pamięci. Nie powinniśmy udawać, że takie zjawisko nie istnieje, wypierać to, nie przyzwyczajać się do tego, no zmierzamy do tego kresu wszyscy. I to nie chodzi o celebrację, jak gdyby, o to, żeby epatować tą śmiercią i tak dalej, tylko po prostu zwyczajnie po ludzku nie zapominać o tym. Ja jestem nieprawdopodobnie wdzięczna wszystkim, wam wszystkim, za to, że dane mi było doczekać takich chwil, jakie zaznałam na planie. To było piękne spotkanie. Dla mnie niesamowite. Moja przemiana, jak gdyby nie miała tutaj kompletnie żadnego znaczenia. Charakteryzacja, zresztą genialna Lili Gałązki, nie miała jak gdyby do końca w ogóle znaczenia, dlatego że zawsze mówię, że ja jestem starym dzieckiem, że ja się jak urodziłam, to już byłam starym dzieckiem, że dużo więcej widziałam, czułam, może, no tak to nazywam. I całe życie też myślałam o tym, jak to jest. I tak się cieszę, że trafiłam do tego projektu nawet na chwilę, żeby powiedzieć móc głośno, że dobro w człowieku jest najważniejszą sprawą i że jak nie wolno tego nigdy zgubić. Wszyscy popełniamy cholerne błędy, ale zawsze dostajemy szansę, zawsze mamy możliwość zobaczenia w samym sobie człowieka wrażliwego. I jeszcze w szczególności w dzisiejszych czasach nie powinniśmy zapominać o tym, że tejże wrażliwości, którą posiada każdy człowiek, nawet ten określany jako najgorszy, żeby po prostu zwyczajnie w sobie nie zabijać. Dziękuję za to, że ten film się toczył niby szybko, a wolno. Za każdą refleksję na planie, za każde przemyślenie reakcji i wszystkiego, że na wszystko był czas. I ja w tym momencie się czuję po prostu zwyczajnie spełniona. I jestem naprawdę szczęśliwa, że tego zaznałam. Tym bardziej, że ze śmiercią obcowałam, mogę powiedzieć, od dziecka. Bo każdy z nas przeżył, to znaczy, nie wiem, w moim pokoleniu, jak prababcia leżała w trumnie otwartej, no to było straszne. Pamiętam to i potem przez miesiące śniło mi się i wyobrażałam sobie różne rzeczy. Potem miałam 15 lat, jak zaczęłam praktyki w szkole pielęgniarskiej i od razu, po paru dniach pierwszych praktyk, byłam przy śmierci człowieka. I potem różne rzeczy się działy, a potem na koniec śmierć mojego męża. I śmiesznie, tak jak to się złożyło, że dokładnie na to samo zmarł ksiądz Kaczkowski.
Nie wiem, tak mi się wydaje, że po drodze dostawałam masę różnych znaków. Może pomyślicie, że mówię jakieś herezje, ale po prostu zwyczajnie wierzę w to, że nie trzeba niczego udawać, że trzeba brać życie właśnie prosto, bo wtedy potem też podchodzimy do sprawy tego kresu właśnie zwyczajnie, po ludzku, że tego nie trzeba wcale celebrować. Uściśnięcie ręki, dotknięcie ręki, trzymania za rękę w tym danym momencie jest najważniejszą rzeczą na świecie i każdemu z nas życzę, żeby każdy z nas znalazł się w takich okolicznościach, że ma przy sobie kogoś, kto go za tę rękę podtrzyma. Po prostu tego życzę wszystkim i samego dobra. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy panią. Bo takich wypowiedziach ciężko będzie kontynuować, ale to jest mój obowiązek, zresztą sympatyczne i zadanie. Bo chciałbym wrócić do reżysera i ja do... Chcę uzupełnić coś. Chciałem coś ważnego powiedzieć w kontekście słów, które padły prawdziwych. Wiecie co, to było tak, że w momencie, kiedy scenariusz był już napisany, kiedy już były wszystkie te warsztatowe, techniczne rzeczy pod kierunkiem Daniela i Roberta zrobione, w skupieniu, pełnej zgodzie, jakaś atmosfera nieprawdopodobna, że to szło błyskawicznie i z pełnym zrozumieniem. Oczywiście odbyliśmy tutaj pielgrzymkę, wycieczkę do tych wszystkich miejsc, w których historia miała miejsce. Spędziliśmy ze sobą dużo czasu, byliśmy w Puckim Hospicjum, odwiedziliśmy rodzinę, rodziców księdza Jana, ale mieliśmy też po tym bogatym programie też czas wieczorem, pamiętam, w Sopocie, moment, żeby ze sobą porozmawiać. I nie zdradzając tu żadnych intymnych, osobistych szczegółów, mogę wam tylko zagwarantować, że każdy z ekipy, każdy miał swój osobisty, głęboki powód, żeby ten film zrobić. Także on był robiony warsztatem, oczywiście. On był robiony maestrią mnóstwa ludzi z ekipy, talentami. Ale był też robiony, no trudno powiedzieć inaczej, no sercem. Każdy miał swój powód, żeby ten film zrobić i tak nim zanurkować emocjonalnie, intelektualnie i kreatywnie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pan Maciej Kraszewski. Drodzy Państwo, no chcę, żeby też publiczności dać szansę zadania pytań. Twórców jest sporo i wszyscy pięknie mówicie, a chciałbym, żebyście się też tutaj Państwo pozostali uczestnicy konferencji wypowiedzieli, więc takie zbiorcze pytanie zadam dotyczące po pierwsze, korzystając z obecności operatora Michała Dąbala właśnie o... Pan Maciej mówił o warsztacie właśnie, o wizualności tego filmu. Czytałem o referencjach, to jest do was obu, z Zwiagincewem, kinem Zwiagincewa, jakbyście to mogli dopowiedzieć. Podobnie o kwestie scenografii, czyli pytanie do pani Karoliny, jak była budowana. No i pan Konrad, któremu zawdzięczamy właśnie tak cudowną obsadę w filmie. Także zacznijmy od operatora i reżysera. No, może zacznę, nie mówię tak ładnie jak moi poprzednicy, natomiast mam zupełnie inne środki wyrazu. Natomiast może zacznę historię od tego, że z Danielem poznaliśmy się na planie teledysku i jakieś 2 lata później Daniel do mnie zadzwonił z propozycją tej historii. Mówi, wiesz, będziemy robili taki, dostałem propozycję robienia takiego filmu. Odezwał się do mnie producent. Wcześniej, jeszcze później robiliśmy teledysk z Dawidem i z Danielem i z Karoliną, więc właściwie tutaj to był teledysk Darii Zawiałów, o którym wspomniał Robert. No i spędziliśmy jakieś 2-3 miesiące z Danielem dyskutując na temat tego, jakby opowiedzieć ten film. I tutaj do dzisiaj pamiętam, że jakby cały czas rezonuje to słowo takie kinośrodka, 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 żeby to był obraz, który jest przystępny. No i gdzieś tam później, już wchodząc głębiej w te rozmowy, zaczęliśmy się zastanawiać, no bo jednak będziemy mieli do czynienia z hospicjum, z dużą ilością śmierci w tym filmie, jakichś takich bardzo delikatnych tematów. I jakby gdzieś tam oboje poczuliśmy dużą odpowiedzialność wizualną za to, jak będziemy przedstawiać też między innymi te śmierci.
I żeby jakby to nie były obrazy, które będą przerażające. Jakby nie chcieliśmy robić filmu, który jest dramatem, tylko gdzieś tam jest no, przystępny i przyjemny w oglądaniu, bo jakby o to też chodziło, żeby to było to kino środka. I oczywiście też, jeżeli chodzi o samokadrowanie, ruchy kamery, no to też gdzieś tam mieliśmy do czynienia z bardzo takimi delikatnymi scenami na przestrzeni tego filmu i mówiliśmy o tym, żeby dać ludziom przed kamerą, aktorom jak najwięcej przestrzeni, także gdzieś tam to też determinowało sposób świecenia, kadrowania, także gdzieś tam w ten sposób no, gdzieś tam to miało wpływ też na sposób, w jaki ten film był fotografowany. Także gdzieś tam takim słowem, które się pojawiało w naszych rozmowach, to był magiczny realizm. Także jest tam gdzieś, nie wiem, czy państwo już widzieli ten film, chyba jesteśmy teraz po projekcji. Państwo tak? Są po projekcji. Także no, na przykład scena śmierci Hanny, gdzieś tam, gdzie to światło się pojawia, ona umiera, odchodzi w bardzo spokojny sposób. Jest światło znika, później znowu wychodzi, także gdzieś tam próbowaliśmy też wpleść takie elementy magiczne do sposobu opowiadania światłem i kamerą. No i przekażę, i to oczywiście też chciałbym podkreślić, że współpraca tutaj z panią scenograf była nieodłącznym elementem tego języka, który gdzieś tam z Danielem próbowaliśmy stworzyć dla tego filmu. Dzień dobry. To ja zacznę od prywaty, a później przejdę do konkretów. Strasznie chcę podziękować, że młody twórca, kobieta został zaproszony do tego filmu, bo wydaje mi się, że im więcej kobiet w filmie, tym lepiej. Więc dziękuję bardzo za tą szansę, bo też jestem debiutantką fabularną, więc to była duża rzecz, ale myślę, że gdzieś tam staraliśmy się temu podołać. Druga istotna kwestia to jest przygotowanie do tego filmu. Mieliśmy spotkanie z rodziną Kaczkowskich. Zadałam pytanie, jak powinno wyglądać hospicjum. No i dostałam odpowiedź, no tak jakby Jan chciał, żeby wyglądało. Więc nie było żadnej referencji, natomiast myślę, że w całej tej analizie, inspiracjach, jak to powinno wyglądać w oczach rodziny, która przyjechała zobaczyć hospicjum, które budowaliśmy przez parę tygodni. Zobaczyłam zadowolenie, więc myślę, że podołaliśmy. I tutaj taką koncepcją było to, żeby hospicjum to było niebo. Niebo, czyli miejsce do umierania. Taki trochę przedsionek nieba, o bardziej tak bym to nazwała. Więc te błękity, to drewno, szlachetne materiały i taki spokój. Spokój w doborze tych wszystkich dodatków, które gdzieś tam są tak naprawdę tłem do tego, co się dzieje między bohaterami. No a reszta to taki ciemny świat Patryka, który jest jakby odwrotnością hospicjum. To jest dosyć wrażliwe miejsce, no bo to jest jednak umieralnia, że tak powiem. Bardzo mocno. To jest, musieliśmy obudować historię o śmierci, tak jak mówił Michał, bardzo ładnym obrazkiem, ponieważ nie chcieliśmy straszyć, tylko chcieliśmy trochę oswoić z tym, co się dzieje w hospicjach. No i fajnie by było, gdyby wszystkie hospicja wyglądały tak, jak to w filmie. Niestety tak nie jest. No ale mimo wszystko gdzieś chcieliśmy jednak dodać tej wrażliwości też w obrazku, jeśli chodzi o tę historię umierania. No i taką chciałabym podać na koniec śmieszną anegdotę, bo jak wiemy, no, tworzy się dekoracje, one gdzieś tam są projektowane i tak dalej i działo się bardzo wiele różnych specyficznych, magicznych rzeczy w trakcie filmu i to też tyczy się scenografii, bo pamiętam, że do projektowania pokoju Jana szukaliśmy łóżka i tak pomyślałam sobie, że tak bardzo chciałabym, żeby to łóżko wyglądało dokładnie tak jak łóżko w pokoju Jana. I weszłam na jeden z portali aukcyjnych, wpisałam stare drewniane łóżko i znalazłam dokładnie takie samo, które ktoś oddawał za darmo. I takich historii było naprawdę dużo. I dziękuję, już nic nie mówię.
Dziękujemy bardzo. Ja tylko zdementuję, czuję taki wewnętrzny obowiązek zdementowania słowa umieralnia, gdyż hospicjum to nie jest umieralnia, jest to miejsce, w którym dba się o tak zwane high quality of life. Tam się odbywa nadal leczenie paliatywne. Ludzie z tego miejsca wracają do domu, wracają do swoich znajomych, mają warunki, które... Czasami ten dom jest przenoszony do hospicjum. Spędziłem tam myślę sporo czasu, a całkiem niedawno byłem tam przy odchodzeniu dwóch osób i muszę powiedzieć, że tam życie odczuwa się w pełni, jest tam mnóstwo radości, mnóstwo miłości i nie klasyfikowałbym miejsc w takiej starej nomenklaturze, że dom spokojnej starości to tam tylko się jedzie, żeby umierać. Tam jest piękne, wartościowe życie, tak samo jak ono się dzieje w wielu domach, w wielu instytucjach, w kościołach. Są fantastycznie piękni ludzie, a to, że czasami przy okazji jest to miejsce, gdzie człowiek odchodzi, tak samo jak w domu, tak samo jak w kościele, tak samo jak w innych instytucjach się zdarza człowiekowi umierać, tak jak wczoraj na meczu piłkarskim, gdzie była przerwana transmisja, bo człowiek potrzebował pomocy. Śmierć jest wokół nas. Pytanie do nas, jak my na nią reagujemy, jak na nią patrzymy i jak potrafimy w trudnych momentach zaświadczać o swoim człowieczeństwie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Konrada, jeszcze prosimy. Dobrze, że to jest chyba czas na pytania od pana. Tak. Proszę podziękować Słuszna panu Konradowi za obsadę i proszę bardzo, pani, proszę bardzo. Podamy mikrofon. Dzień dobry. Ja nie sądziłam, że odbiorę ten film tak osobiście, bo sobie uświadomiłam, że ja osobiście nie znałam księdza Jana, ale 10 lat temu, jak jeszcze byłam w liceum tutaj w Gdyni, to byłam wolontariuszką hospicjum. Byłam jeszcze niepełnoletnia, więc to nie było nigdy wewnątrz hospicjum, tylko pomagałam w zbiórkach funduszy. I tak pół filmu chyba szukałam właściwych słów na to, co powiedzieć, jak opisać i dlaczego ten film jest dobry według mnie. Bo pokazał księdza Jana jako taką osobę promieniującą. To, że ja nigdy go nie spotkałam, ale spotkałam osoby, które go spotkały i one to przekazywały dalej. To takie... taką chęć niesienia jakiegoś dobra, tak? Że takiego poprawiania świata. Tego, że co no ja na przykład jestem osobą niewierzącą, więc zawsze był jakiś tam we mnie zgrzyt, ale to, że ksiądz Jan był księdzem katolickim, było tylko jedną z jego cech. To tak na dobrą sprawę to był taki wymiar ponadreligijny według mnie. Tak, że to nieważne było, w co się wierzyło dla niego, przynajmniej tak mi się wydaje, choć tak jak powiedziałam, nigdy go nie spotkałam osobiście, ale to niesienie dobra dalej. I tak jak jestem tutaj w roli dziennikarza, na co dzień jestem nauczycielem, to też staram się po prostu przekazywać choć cząstkę tego, co takiej nauki, powiedzmy, którą można czerpać z wszystkich dokonań księdza. A tak przechodząc od refleksji do pytania, to zastanawiam się, do pana scenarzysty mam pytanie. Czy była kiedyś taka myśl, żeby skupić się na innym etapie działalności księdza, o tych na przykład dużych trudnościach związanych z tym, żeby to hospicjum w ogóle powstało, że takiej niezgody w ogóle na to, żeby zrobić coś wbrew takim utartym schematom? Dziękuję za pytanie. Po prostu opowieść o księdzu uniwersalna, w ogóle o człowieku, jest absolutnie niewykonalna. To jest zawsze punkt widzenia, który zależy od punktu siedzenia, jak ktoś kiedyś powiedział. I mnie interesowała historia, która jest jak najbardziej kontrastowa. Jana znałem, więc wiedziałem, jak jego dzieło wygląda. Uznałem, że historia budowy obiektu, wszystko jedno, w tym przypadku chodzi o hospicjum, wyjątkowe, nie będące umieralnią, nie będące, to jest niebywałe miejsce, jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę okoliczności, które tam mają miejsce. Natomiast mnie interesowała mechanika dobra, mnie interesowało zbliżenie się, co znakomicie zrobili aktorzy, znakomicie zrobił reżyser, operator. Autor zdjęć, przepraszam. To jest po prostu niebywałe, co się udało. Moim zadaniem było znalezienie tej przestrzeni pomiędzy tym, co w scenariuszu stoi, żeby oni się nie czuli skrępowani, żeby mieli ogromną swobodę do powiedzenia tego wszystkiego językiem filmowym. I kontrastowa historia pomiędzy tu obecnym
jak Jan o tobie mówił, gwiazdą penitencjarnej Polski. A jako z kolei Jan o sobie mówił, onko celebrytą, czy powiatową Dodą, czy jakkolwiek inaczej, z dużym humorem, to jest potencjał. To jest taka, jakby tak mechanicznie powiedzieć, pamiętacie pewnie film Nietykalni francuski. To jest kontrast, to jest ta historia. I dopowiedzenie tego, jak już wcześniej wspomniałem, na tych okularach księdza, na tym plebiscycie, kiedy Patryk wparował na scenę i ta jego dobra energia, to, która jest, czasami ludzie tym słowem energia, to jest taki erzac, taki kit, jak nie wiemy co powiedzieć, dobra energia. Tutaj nie jest to żaden zastępnik. Ta dobra energia naprawdę promieniowała, tylko że Jan to robił w sposób praktyczny. Potrafił, gdybym ja pani odpowiedział w taki sposób, zaprawdę niewiasto, dziękuję ci za pytanie, to Jan by tu jaką rękę wystawił, mnie pstryknął w ucho, że miałbym czerwoną lewą część ciała. Także to tu wszystko było prostą komunikacją. Jak zauważył Dawid, absolutnie wdychę, prostolinijną nie oznacza prymitywną. Czy Jan był intelektualistą, on mógłby się spokojnie tutaj wdać w dyskusję teozoficzną, filozoficzną. To był doktor bioetyki, nie zapominajmy, człowiek intelektu. Ale on znajdował te mosty, zresztą najwyżej cenił nagrodę pontifici, właśnie za budowanie mostów do ludzi. On się dogadywał i z tymi ogrami, chuliganami, w tak zwanym Oxfordzie. Świetnie się porozumiał z Patrykiem, ale ze mną nawet, jak się spotykaliśmy. I to jest ta moc. I jeszcze jedna rzecz, to jest film o zwycięstwie życia, nawet limitowanego tak zwanym wyrokiem, czyli tym badaniem rezonansu, tą kartką papieru. I Jan w tych kilka lat, on nie wiedział, jak długo będzie funkcjonował, zrobił więcej niż większość z nas przez całe życie. Można? Można. To, co było z Patrykiem, nikt w niego nie wierzył. Łącznie z instytucjami, łącznie z najbliższymi. Dał radę? Dał radę. Temu chcieliśmy się przyjrzeć, no i myślę, że to się udało. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Podamy mikrofon. Ryszarda Wojciechowska, Tygodnik Zawsze Pomorze. Ja szczególnie się cieszę, że ten film powstał, ponieważ jestem z Pomorza i miałam przyjemność księdza Kaczkowskiego znać i widzieć. I w związku z tym mam do pana Dawida Ogrodnika pytanie, jak zareagowała rodzina, widząc go już w sutannie jako księdza Jana, ponieważ podobieństwo jest bardzo duże, nie tylko fizyczne, ale pan chodzi jak Jan, mówi jak Jan. No, jestem właśnie tego ciekawa. Witam serdecznie. Jeszcze raz panią, mam okazję z panią rozmawiać za każdym razem, jak jestem na festiwalu. Ja się cieszę, ja się oczywiście. Chociaż chciałem powiedzieć, idąc tutaj za myślą scenarzysty, no jaki powiat, taka Doda. Więc nie wiem, tak po prawdzie nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Bo i trochę wiem, a trochę to są tak wszystko dla mnie intymne sprawy i tak szczerze mówiąc to waham się, bo ja nie chciałbym stawiać siebie albo polemizować teraz, jaki mógł być ten odbiór, tak? Staram się w takich momentach postawić w roli rodzica i mogę mówić bardzo subiektywnie, tak, że z mojej strony wyglądałoby to tak, że pewnie byłoby to tak samo trudne, przypuszczam, jak przyjemne momentami, tak, bo myślałbym sobie, że to jest taki podarowany dzień z życia jeszcze przez moment z jakąś częścią obcowania, w tym przypadku musiałbym mówić z moją córką, tak? Natomiast był taki moment, w którym Filip podszedł do mnie tego dnia, kiedy rodzina przyjechała na plan i ja mu tłumaczyłem, że to jest mój zawód i że ja teraz nie mogę zrezygnować po prostu z bycia Janem, bo jestem w pracy. Bez względu na to, jakie są okoliczności przyrody, no to wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi i wszyscy, i to jest ta różnica między filmem, która jest szalenie istotna, że akurat w życiu bierzemy za to odpowiedzialność i każdy musi wziąć ją na jakby po swojej stronie równo. Ja nie mogę brać tej odpowiedzialności ani za rodzinę, ani za kogoś. To są bardzo proste kategorie, ale jak się ich w życiu nie ma, można się łatwo pogubić. Jeżeli się nie potrafi powiedzieć stop i powiedzieć, to jest moja praca, ja wykonuję swoją pracę i tak dalej. To się tyczy wielu kategorii. To stawianie granic, mówienie tu moja etyczność, moja moralność wyznacza mi takie, a nie inne standardy, a kwestia odpowiedzialności, każdy musi wziąć swoją. I Filip zrozumiał.
A co się działo dalej, to trudno mi powiedzieć, bo to jest dzisiaj takie wyjątkowe dla nas święto, że będziemy się widzieć dzisiaj znowu wszyscy razem z rodziną i te emocje między nami będą, bo powiem szczerze, że ja ich tak jak... Drogie panie, pokochałem od razu na tym planie, tak samo rodzinę pokochałem, tak po prostu jakoś tak się otworzyło, a dziewczyny są, i to jest akurat cecha wspólna Marysi i Ani i też rodziny Kaczkowskich, że oni mają tą wajchę rozdawania miłości tak otwartą, myślę, że to Jan też tak miał, że oni najpierw dają tą miłość, i patrzą, co ty z tym zrobisz. To jest takie darmowe uczestniczenie w takim obdarowywaniu. I albo się tego przestraszysz i się zaciśniesz, bo to jest takie nowe, bo jak to może być tak pięknie, jak to może być tak dobrze? To tak nie jest przecież w życiu. I albo, i to jest ten taki ucieczkowy model, taki mechanizm, albo przyjmiesz to, czasami się wzruszysz, czasami to spowoduje jakąś zmianę, albo chęć przytulenia się, tak, albo się na to otworzysz i uczestniczysz w tym, wiedząc, że dar miłości, który mam wrażenie, jednoczy wszystkich w tym akcie śmierci, który też może być pięknym aktem, tak, no jest bezwzględnie czymś najważniejszym w życiu. I przypomniało tutaj, jak rozmawialiście wszyscy, przypomniały mi się słowa pewnego artysty, który mówił, że tylko w momencie takiego wewnętrznego oporu może zaistnieć zmiana. Że ten opór wewnętrzny podczas oglądania, podczas doświadczania jakiegoś momentu trudnego w życiu, ten opór wewnętrzny mówi o tym procesie. Że ten człowiek w nas próbuje nam coś powiedzieć i tylko kiedy czujemy ten zacisk, możemy go zbagatelizować albo zadać sobie pytanie, co ten zacisk mi mówi? Czy ja muszę się pogłaskać, czy ja muszę... Wiem, że wchodzę już trochę w nuty Jana, ale on mnie tego też nauczył, ja to też sobie wziąłem na życie, nie? Że ja muszę się zapytać sam sobie, dlaczego ja to tak czuję i odbieram w tym momencie, a odpowiedzi znamy tylko my sami. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, pani tutaj. Ja mam pytanie szczególnie do tej części zespołu filmowego, która spotkała się z obecnym zespołem Puckiego Hospicjum. Jak wspominacie to spotkanie i co ono wam dało? Bo z relacji Puckiego Hospicjum wiemy, że takie spotkanie było. No to było, mamy co chwilę takie akurat spotkania, że przed chwilką był areopag medyczny, wie pani, no i uczyliśmy młodych studentów, tych takich wyselekcjonowanych spośród najlepszych lekarzy, onkologów z całej Polski. I ja od swojej strony prezentowałem im takie najtrudniejsze warianty spotkań z drugim człowiekiem, kiedy przekazanie tej najtrudniejszej informacji, że ktoś ma nowotwór, no będzie po prostu trudne, tak, żeby oni opanowywali swoje emocje, znali struktury, znali moduł podejścia albo jak mogą modyfikować rozmowę w taki sposób, żeby ona dawała nie tylko poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjentowi, ale im samym. Więc przy okazji też byliśmy w hospicjum, no i tam to życie się doświadcza w tempie naprawdę błyskawicznym. I nie można wyjechać stamtąd bez refleksji, bo kiedy jednego dnia rozmawiam z panem, który chciał być w tym roku na Gdyni, bo był wielkim miłośnikiem festiwalu i zaczęliśmy rozmawiać jednego dnia na temat festiwalu, filmów, jego świadomość na temat filmografii, nie tylko polskiej, ale europejskiej. I ta rozmowa była szalenie interesująca. Zdążyłem tylko podpisać mu plakat i obiecaliśmy, że powiesimy mu w pokoju. Na drugi dzień się z nim widziałem i jeszcze daliśmy sobie takie wewnętrzne przyzwolenie na danie sobie takiej opieki przy tych ostatnich dniach jego odchodzenia, na drugi dzień już nie żył rano. I ja wyjeżdżałem z tą świadomością i to nie należy rozpatrywać w kategorii jakiegoś patosu, tak? W kategoriach pozytywne, negatywne. To jest po prostu doświadczenie. Doświadczenie, które jest. Bardzo dziękuję. A wszystkich z tych hospicjum kocham no, szalenie i za każdym razem cieszę się, że do nich wracam. Bo naprawdę to życie tam doświadczasz je no, po prostu naprawdę tak intensywnie, że i to daje naprawdę taki power do życia, że... Proszę bardzo. Tak, tak. Ja chciałam
o sposobie, w jaki reżyser i operator zdecydowali się nam ten temat przedstawić. Bo wydaje mi się, że kiedy przedstawiacie głównego bohatera, to drzwi macie otwarte. A kiedy mówicie właśnie o hospicjum i o bohaterach tego hospicjum, drzwi są lekko zamknięte i uchylacie nam rąbek tej tajemnicy, ale nie do końca ją odkrywacie i mówicie, no dobrze, no to spójrzcie na to, tak jak my na to patrzymy, ale sami sobie dopowiedzcie, jak to będzie. I myślę, że dajecie nam to przyzwolenie na, no, na wzruszenie oczywiście, bo wszyscy płaczemy na sali, ale mimo wszystko pozwalacie na refleksję i właśnie to zderzenie tych dwóch rzeczy jest świetne i gratuluję, że właśnie tak się na to zdecydowaliście. Bardzo nam miło i bardzo doceniam, właśnie, że pani to zauważyła. Kiedy przyszedł wam ten pomysł, żeby uchylać drzwi, a nie otwierać je za każdym razem? Wypowiem się tutaj w imieniu też mojego kolegi Michała. Tak naprawdę jeszcze raz podkreślę, że cieszę się, że pani to zauważyła, bo tak naprawdę ten moment, kiedy powstało takie opowiadanie o hospicjum, powstał na montażu, bo były też momenty, kiedy wchodziliśmy bardziej w świat pacjentów, ale nawiązując trochę do pytania pani, której już nie widzę, co dały nam spotkania w hospicjum, to właśnie w hospicjum się tylko podglądało pacjentów. My nigdy nie wchodziliśmy w ich świat i wydało mi się to szalenie interesujące, może to nie jest dobre określenie, ale gdzieś też fascynujące, że jest ta aura tajemnicy, że my tych ludzi do końca nie poznajemy. I tylko ich gdzieś obserwowaliśmy przez chwilę, oni byli tam bardzo ulotni. I w ten sposób chcieliśmy to też z nieobecnym tutaj montażystą Maćkiem Kozłowskim opowiadać. Bardzo mi miło. Bardzo, bardzo dziękujemy. Powoli będziemy kończyli, więc ostatnie pytania, czy ostatnie pytanie, proszę bardzo. Magda Sendecka. Dzień dobry, Magda Sendecka. Ja chciałam się podzielić refleksją, bo mówili państwo dużo tutaj o takim myśleniu o życiu w ogóle przy okazji tego filmu. I ja myślę, że to dotyczy nie tylko śmierci, ale w ogóle takiego myślenia, że życie niesie ze sobą różne koszty. I że my żyjemy w jakimś takim świecie ułudy i iluzji, którą też reklamy. Pozdrawiam pana, panie reżyserze. Ale rozumiem, że pańskie reklamy jednak są trochę inne. No, w takim świecie żyjemy i nie ma co tutaj tego ukrywać, że budzi to w nas takie zdziwienie, że jednak coś kosztuje, że jeśli jestem matką, to nie mogę być stuprocentową bizneswoman i nie wiem kim jeszcze, że jeśli jestem mężem, to nie mogę równocześnie mieć pełnej wolności i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo dziękuję za ten film, bo myślę, że on jest ważnym głosem w tej sprawie. Natomiast chciałabym jednak zapytać reżysera castingu, bo pan tak się wywinął z tego obowiązku, ale niechże pan weźmie na siebie trud reprezentowania waszego zawodu, bo wiem, że walczycie od kilku lat o większą widoczność i teraz jeśli pan ucieka z tej sceny, odmawiając odpowiedzi, na czym polegała pańska praca, to trochę pan strzela wam wszystkim w kolano. A ja jestem bardzo ciekawa, jak wyglądał casting, jak pan znalazł Piotra Trojana. No, Dawid Ogrodnik, właściwie pytanie o niego, dlaczego on, to jest trochę pytanie, dlaczego słońce świeci. Ale mimo wszystko chciałabym się dowiedzieć, jak ten proces wyglądał i jak pan też zgrywał, rozumiem, że też w porozumieniu z reżyserem, jak zgrywaliście te duety, jak zgrywaliście te kwartety, te kwintety aktorskie, bo przecież to wszystko musi razem funkcjonować. To nie chodzi przecież tylko o to, że bierzemy świetnego aktora, ale jak oni razem, jaką mają energię. Więc bardzo proszę jednak o parę zdań. Dzień dobry. Nie udało się. Mój proces polegał na tym, żeby zniechęcić Daniela Jaroszka do współpracy ze mną, ponieważ w momencie, w którym dostałem te propozycje od Roberta i od Ani Orskiej, minął tydzień. Miałem wspólnika Pawła Czajera, który również zajmował się reżyserem, był reżyserem castingu i tydzień wcześniej on umarł. Więc jak dostałem te propozycje od Roberta, to miałem, że nie wiedziałem, przyznaję szczerze, kto to jest Kaczkowski, więc popatrzyłem, co to jest za temat, a ostatnie kilka miesięcy byłem w temacie raka hospicjum, więc
uznałem, że nie dam rady. I ostatnio Daniel mi przypomniał, że mu powiedziałem na tym naszym pierwszym spotkaniu, że ja mu powiedziałem, jako reżyser castingu, czyli jakby, no, on jest księciem, ja jestem Toadie, powiedziałem mu, że jestem przemądrzały, lubię się rządzić, on nie jest reżyserem i mam nie słuchać. I myślałem, że nie wróci do mnie, a wrócił. No i zmierzyłem się trochę z tą moją traumą, więc myślę sobie, że nie wiem, jak pani mam odpowiedzieć na to pytanie. No to jakaś taka czułość była chyba. To może tak. Ja pomogę, bo był to wyjątkowo trudny casting realizowany w głębokiej pandemii, więc żaden z naszych aktorów nie spotkał się ze sobą. To była tylko intuicja, self-tape'y. Też nie zawsze, bo czasami było tak, że po prostu mówiłem, to jest ten aktor, przychodziłem tutaj do pana producenta, mówiłem, zaufaj. Proszę sobie wyobrazić, jak debiutant przychodzi do producenta i mówi mu, żeby zaufał. Do tej pory się dziwię, że to się wydarzyło, ale to tak wyglądało, więc wszyscy... Dla Roberta wielki szacunek za to, że brał nam właściwie wszystkie nasze pomysły. To się rzadko zdarza, że producent nie ma swoich pomysłów, on nam w pełni ufał. I ja byłem w totalnym szoku, że to jest właściwie, no, trochę tych filmów już obsadziłem, że mam producenta, który ciągle mówi tak, a im bardziej wynajduję mniej znanego aktora do kolejnych epizodów, on mówi mi tak. Więc ja byłem, no zresztą widzieli państwo dużo aktorów, którzy, wiadomo, tutaj mamy oczywiście przedstawicieli naszego kwiatu aktorstwa, którzy dużo grają, ale mamy tam dużo fajowych aktorów, którzy nie mieli tej szansy, więc Robercie, dziękuję. To tylko jedna mała korekta. Mój warunek, właściwie, który Daniel spełnił, jak zaproponowałem mu pracę, musisz się zgodzić na dwie główne role, bo to one zostały już obsadzone przeze mnie. No. Tak. Czyli jednak. A jednak. Proszę państwa, ostatnie pytanie, bo już przekroczyliśmy czas, ale jest bardzo interesujące. Dzień dobry, Witold Banach, Polskie Radio. Ja do pana Daniela Jaroszka chciałem zadać takie pytanie, bo pan Kraszewski mówił, że każdy z państwa miał jakiś powód, żeby zrobić ten film. Ja bym chciał pana zapytać jako reżysera, jaki był pana powód, dla pana jaki był powód zrobienia tego filmu, jeśli to pytanie nie jest oczywiście zbyt oczywiste i osobiste. Oprócz oczywiście tego, że chce się zrobić film jako człowiek, który ma taką propozycję. Ja nie wiem, czy ja chciałem zrobić film, ale to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że większość z państwa pamięta i wie, że jak się ma lat 20 czy 30, to się wydaje każdemu, że jest nieśmiertelny. I tak naprawdę dla mnie robienie tego filmu to było obalenie tego mitu i zmierzenie się z tym, co jest nieuchronne i zmierzenie się z wątkiem śmierci. No, 30-latek czy 20-parolatek niechętnie rozmawia na takie tematy. Ja myślę też tak gdzieś intuicyjnie czuję, że dlatego też Robert wybrał mnie do tego filmu, bo chciał, żeby właśnie młody człowiek pokazał, mam nadzieję, że w piękny sposób, jak można opowiadać o umieraniu. I to było dla mnie najważniejsze. Oczywiście są jeszcze jakieś prywatne powody, o których wolałbym nie mówić na forum i wierzę, że państwo to rozumieją, ale myślę, że ten mit nieśmiertelności młodych ludzi i zderzenie się, że to jest tylko mit, było najważniejsze. I mam nadzieję, że udało się to pokazać w taki sposób, że ci 30-latkowie nie są już przerażeni tym, co jest nieuchronne. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tę wypowiedź, dziękuję za wszystkie poprzednie. To była pierwsza konferencja prasowa festiwalu w Gdyni. Bardzo dziękuję. Johnny, dziękuję.